15 milionów złotych. Tyle kosztuje budowa nowego Centrum Kultury w Pawłowicach. Będzie ogromne, będzie nowoczesne i już dzisiaj, chociaż jest jeszcze w budowie, robi wrażenie. Pawłowice należą do jednych z najbogatszych gmin w regionie. To widać, mają już zmodernizowany urząd miasta, mają ogromny kompleks sportowy, a niedługo będą się mogli pochwalić nowoczesnym centrum kultury. Przede wszystkim w sercu tego budynku znajduje się sala teatralno-widowiskowa, kinowa, która będzie dysponowała potężną sceną, widownią na około 300 osób, w której będą możliwe realizacje wielkich spektakli, widowisk, koncertów, kabaretów i różnych grup. Natomiast wokół sali skoncentrowane są sala bankietowa, pracownie teatralne, muzyczne, plastyczne, do zajęć indywidualnych w ognisku muzycznym, które również prowadzimy, i inne pomieszczenia o jeszcze nie do końca przewidzianym przeznaczeniu. Nowy obiekt powstaje w miejscu dawnego gminnego ośrodka kultury. Jest 3 razy większy, ma 2 piętra oraz podziemny parking. Centrum jest podzielone na 10 pięciokątnych segmentów, z których każdy nachylony jest pod innym kątem. Jak podkreśla dyrektor placówki, początkowo taki projekt budził kontrowersje. Chodzi o kształt, bryłę. W momencie powstawania ludzie zastanawiali się, jaki ostateczny kształt ona przybierze. Aczkolwiek teraz już coraz piękniej wygląda i myślę, że w oczach mieszkańców wzbudza coraz większy podziw. Prace mają zakończyć się w grudniu tego roku. Jak podkreśla zastępca kierownika budowy, ten termin nie jest zagrożony. Inwestycja kosztuje 15 milionów złotych. W całości pokrywana jest z budżetu gminy.